Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na takim filmu, filmie, vlogu z piątku. Jest, słuchajcie, godzina 9:15. Ja ogarnięta, wróciłam z młodym ze spacerku krótkiego i mówię, zanim się wezmę za ogarnianie, to przywitam się z Wami i powiem Wam troszeczkę o moim tygodniu, który był jednym z cięższych w tym roku tygodni pod kilkoma względami. Po pierwsze, wiecie, że wstaję teraz o 4:30 i pracuję od godziny 6 do 6, no i plus do jazdy, wiadomo. I tak jak niedziela była dniem fajnym i spokojnym, gdzie naprawdę pomyślałam, że nie będzie tak źle, zmęczenie było, ale to normalne, jak się jest tyle godzin na nogach, to jak przyszedł poniedziałek i wtorek, to myślałam, że się i kogoś zabiję, i się popłaczę, i kogoś uduszę, i kogoś pobije. Wszystkie, cały miks emocji miałam, bo po prostu to był taki syf, że tego nawet ciężko jest wyrazić słowami. No ale nie będę wchodzić tutaj w szczegóły. Jednak wiecie, możecie sobie wyobrazić, że ja jestem sama razem z moją menadżerką na departamencie. Ona ma często jakieś meetingi i często gęsto bywa tak, że w pewnych momentach albo nawet i pół dnia czasem jestem ja i jest na przykład 50-60 ludzi, których muszę ogarnąć, że tak powiem. Także czasem potrafi być to bardzo stresujące. W każdym razie przyszła środa rano, słuchajcie, i ja oddechłam, bo mówię tak, no, co ja powiedziałam, no, fajnie, bo nie prowadzę zmiany, czyli sobie odpocznę, będę jakby pomocnikiem, bo teraz jak mamy tyle prac, to po prostu jedno z nas jest, kieruje zmianą, a drugie jest jakby pomocnikiem tego drugiego. Także wstałam, mówię, o, będzie dobrze. I słuchajcie, zrobiłam sobie coś tam do jedzenia, a mianowicie, przepraszam, że tak włosy pobrałam, odgrzałam sobie jedzenie, które zrobił Andrzej dnia poprzedniego, ale tak próbowałam zjeść, bo w ogóle, słuchajcie, stwierdziłam dzień wcześniej, że nie będę jadła rano śniadania, ale jak wstałam o tej 4:30 i pierwszą przerwę mam o 10:00 dopiero, to jest jednak dla mnie za ciężko i bardzo, jest mi aż niedobrze w pracy. Dlatego właśnie w środę mówię, zjem sobie coś. Ale po pierwszym kęsie, słuchajcie, i po wypiciu mojego picia, coś zaczęło mi się robić w brzuchu i mówię tak, o, mówię jeszcze do Andrzeja, chyba jest czas, że za dużo piję tych energy drinków, bo boli mnie strasznie brzuch i jakoś mi jest dziwnie słabo. Więc nie wypiłam ani tego energy drinka, ani nie zadałam siadania, pojechałam do pracy. I już w każdym momencie, jak jechałam do tej pracy, zaczęłam się czuć gorzej i gorzej i gorzej. Słuchajcie, jak ja przyszłam do pracy, w przeciągu pół godziny pierwszych wymiotowałam już w ubikacji. I mogę Wam powiedzieć, że jak jestem u siebie w pracy teraz ciągiem, bo byłam też wcześniej, ale zrezygnowałam, ponad już 10 lat, to jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym, że tak powiem, wymiotowała w pracy. Słuchajcie, wyszłam z tej ubikacji taka wymęczona. Minęło 5 minut i po prostu mnie przeciągło. Nie będę tutaj mówić szczegółów. I znowu kierunek ubikacja. Boże święty! Nagle pisze mi moja menadżerka, słuchaj Sylwia, wymiotuję, mam biegunkę, nie wiem co się dzieje. Ja jej mówię, no to zajebiście, bo ja mam dokładnie to samo. Przyszła do pracy, mija godzina, słuchajcie, i na zmianę chodziłyśmy wymiotować do ubikacji. To była po prostu jakaś męczarnia. Ona po półtora godziny stwierdziła, że ona nie da rady i ona idzie do domu. Tylko że ona ma trochę inną sytuację, ona ma miesięczną stawkę, całkiem to inaczej wygląda. U mnie, jeżeli bym poszła do domu, słuchajcie, to byłaby dość duża strata. Nie mówię tutaj o 50 czy 100 funtach, tylko naprawdę większa strata. I no niestety, są takie czasy, jakie są i każdy się liczy z każdą gotówką, z każdym pieniądzem, zbliżają się święta. No i też samo to, słuchajcie, że wstawałam cały ten tydzień o 4:30, robiłam te ciężkie dwunastki i mówię, i w środę, gdzie mam mieć łatwy dzień, mam tak łatwo się poddać. Szczególnie, że słuchajcie, u nas taka pora jest, myślę, że i u Was pracy i w każdej, co druga osoba jest chora. Także na pewno, no nie wiem jak to było, ale w każdym razie każdy jest chory, każdy nos czerwony. Ale ja nie miałam żadnych innych objawów, nie miałam czerwonego nosa, nic, po prostu to było wydalanie wszystkiego, co było w środku, jak tylko dało się. I w końcu dziewczyny stwierdziły, że miałam, zostałam zdiagnozowana przez koleżankę, że mam jelitówkę. Ale słuchajcie,
było i już w pewnym momencie była chyba godzina 9, mówię nie, ja po prostu nie wytrzymam. Mówię, dzwonię do Andrzeja, żeby po mnie przyjechał. Ale zadzwoniłam do Andrzeja i on nie odebrał. Więc mówię, słuchajcie, boję się jechać w taksówce, bo jak coś, to będzie mi wstyd. Także odczekałam, słuchajcie. I czym było bliżej przerwy, była już godzina 10, już przestało mnie brać na wymioty, już nie miałam, wiecie, już nie miałam tego drugiego. Poszłam na przerwę, oczywiście nic nie zjadłam, wzięłam sobie herbatę, wypiłam tą herbatę i faktycznie poczułam się troszeczkę lepiej. Ogólnie cały dzień to była dla mnie męczarnia, ale już po tej pierwszej przerwie, po godzinie 10, nie miałam problemów takich, że właśnie musiałam czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Tylko po prostu byłam mega osłabiona, byłam taka jak dętka. Ale jako, że ten dzień nie był prowadzony przeze mnie, miałam bardzo duże luzy i po prostu mogłam to wytrzymać. I też w tym okresie takim zimowym, świątecznym, my mamy tylko jakby takie coś, że możemy wziąć tylko 2 godziny urlopu i to jest tylko 2 godziny na cały tydzień. Więc poszłam, słuchajcie, o 4:00, wytrzymałam o tej 4:00, wróciłam do domu o 4:00. I ogólnie jak już wychodziłam z pracy, czułam się trochę lepiej, jeszcze mówię, nagram Wam coś w ogóle. Ale słuchajcie, jak ja tylko przyszłam, położyłam się do łóżka, na kanapę tutaj z młodym, tak od razu zasnęłam i ja praktycznie spałam do drugiego dnia. O godzinie 6:00 tylko budził mnie Andrę, bo musiałam mamie wpisać wyniki ciśnienia, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu. I też chciałam coś, mówię do niego, żebym też nie spała w ciągu, bo się przebudzę w nocy i co wtedy. I on mi zrobił po prostu zwykłą zupkę chińską, naszą polską winiary, bo u nas zawsze one są na czarną godzinę. Wiecie, to są takie nudle i w ogóle. I powiem Wam, że zjadłam tą zupkę i poczułam się dużo lepiej, ale znowu zasnęłam, bo to po prostu organizm był wykończony. I o godzinie, i chyba to było 2 godziny później, przebudziłam się i mówię, Boże, mam ochotę na kanapkę z Nutellą. I w tym momencie wiedziałam, że już jest dobrze. I wstałam, zjadłam sobie tą kanapkę z Nutellą i poszłam dalej spać. Ale powiem Wam, na drugi dzień, czyli wczoraj, wstałam jak nowo narodzona wyspana, nic mi nie było i tak dalej. Rano miałam tam jeszcze taki trochę delikatny brzuszek, ale normalnie zjadłam śniadanie, nic mi nie było. Ale moja menadżerka, słuchajcie, dzisiaj jest 3. dzień i ona dalej się męczy. Szkoda mi, ale po prostu jest takie dziwne, że my we dwie miałyśmy tego samego dnia te same objawy. Na początku wszyscy mówili, że możliwe, że to jest ze stresu, że po prostu przed dzień, po tych 3 dniach młynu, że możemy odetchnąć i że stres jakby z nas wszedł i daje nasz organizm tak o sobie znać, ale nie, to na pewno nie było to. Na bank to była jelitówka, tylko po prostu u mnie była to moja pierwsza w życiu jelitówka, bo jak wiecie, ja nie choruję, także ja w ogóle byłam w takim szoku, nie wiedziałam, co ja mam jeść, co mogę pić i dziewczyn się pytałam, jak jakieś, wiecie, dziecko we mgle, bo jak ktoś nigdy nie jest chory, to jak nagle coś takiego przychodzi, to nie wie, co się dzieje. No ale tak jak mówię, no na szczęście ja byłam jak nowo narodzona wczoraj, moja menadżerka jeszcze nie, ale mam nadzieję, że jutro, pojutrze już będzie się dobrze czuła, no bo w niedzielę z domu wracamy do pracy. No i wczoraj overtime. Bardzo dobrze mi zleciał. Ja nie wiem, na tej drugiej zmianie, powiem Wam, jest tak fajnie, wszystko jest tak zrobione dobrze, że to jest w ogóle jakby normalnie luksus. Ja mówiłam do tego drugiego lida / kierownika właśnie, że mówię, Boże, jak u Was jest po prostu super, po prostu wszystko tak dobrze idzie. Oni też mają mniej pracy w porównaniu z nami, no po prostu masakra i się śmiałam z niego, czy się nie chcę zamienić, ale stwierdził, że potem jak on zrobił nadgodziny we wtorek, to on odpuszcza i zostaje u siebie. No, także taki miałam tydzień w pracy. A poza tym, słuchajcie, co się stało? Mój laptop powoli odmawia posłuszeństwa. Od jakiegoś czasu, ale to już bardzo, bardzo długo, zauważyłam, że mój laptop nie łapie sieci Wi-Fi. Mogę go mieć pod kablem, ale nie pod Wi-Fi. Kupiliśmy taki specjalny, wiecie, kikutek na USB, który się wkłada, który ma niby przyciągać ten sygnał i niestety on no, nie pomaga za bardzo. Ale teraz już doszło do takiego momentu, że często gęsto nie chce mi nawet załapać internetu na kablu. Ten laptop ma już dość sporo lat, także mówię do Andry, że może sobie popatrzę na jakieś, wiecie, promocje. Wezmę sobie coś może z Amazonu, bo w Amazonie jest często tak, że można, oni współpracują z Barclaysem, jak się weźmie coś na raty, to się nie płaci dodatkowych odsetek. Ale słuchajcie, przychodzę właśnie, w poniedziałek po pracy przychodzę i Andrzej mi powiedział, że nie mogę kupić laptopa. No i ja się tak patrzę na niego, wiecie, tak jak Wam mówiłam, my mamy razem pieniądze i wiadomo, jak mamy takie większe wydatki, to sobie mówimy.
Ale ogólnie nie ma u nas problemu, czy to Andrzej chciał tą kartę graficzną, czy coś. U nas naprawdę nie ma, nie wypominamy sobie, że ktoś chce coś droższego kupić. I tak się zdziwiłam, mówię, ale o czym ty mówisz, od kiedy ty masz problem z tym, że ja chcę coś kupić? A on mówi, że nie mogę kupić laptopa, ponieważ ktoś mi kupuje laptopa na święta. A ja się tak patrzę na niego i mówię tak, Andrzej, ty nie możesz mi kupić laptopa, nawet się nie wygłupiaj, kupujesz mi ekspres do kawy i tyle. Naprawdę nie mamy pieniędzy, żeby tak szastać, żeby kupić mi też laptopa. I on mówi, że on przysięga, że to nie jest on. Ja mówię, no to twoja mama, nie widzę innej opcji. On mówi, że nie moja mama. Mówię, no to na pewno nie twój tato. Potem myślę, kurde, może jego brat, bo wiecie, dostał tą gotówkę od taty, jako że my dostaliśmy samochód, ale potem myślę, nie, no czego jego brat by mi miał kupować laptopa, zresztą skąd on by wiedział, wiecie, że ja potrzebuję laptop, a oni też ze sobą średnio gadają, więc na bank nie. I całą w ogóle noc ja spałam i myślałam o tym laptopie. No i na drugi dzień Andrzej mi mówi, nie, tego samego dnia, wieczorem jak się przebudziłam, że to jest ktoś, kto jest ze mną blisko i mi na tej osobie, na tym kimś mi zależy. I ja teraz tak kombinuję, że ja nie wiem, czy to nie on kupi mi tego laptopa i nie powie, że on jest od Bastera. Nie wiem. Tak coś zaczynam kombinować, bo nie wiem, kto by mógł chcieć mi kupić laptopa. No ale mam nadzieję, że to jest prawda i że to nie on, ale czuję, że to on. W każdym razie, no muszę jeszcze przemęczyć się z tym laptopem, który mam. Zobaczymy jak będzie. No a jeżeli chodzi, słuchajcie, o treningi, wszystkie zostały zrobione, 5 treningów było, oczywiście w tym tygodniu też będzie 5 treningów. Ja oczywiście przyglądałam, nie odpowiadałam jeszcze na komentarze, ale też nie dodałam filmu, bo jak wiecie, byłam wycięta z życia. I 80% z Was pisze, że powinnam zrezygnować z treningów, a 20% z Was pisze, że lepiej zrezygnować z książki, z puzzli, nie wiem, ze spędzenia czasu z rodziną, czy tam z Andrę, czy Andrę też moja rodzina, z psem, a ćwiczyć. I powiem Wam, że jednak dla mnie ważniejsza jest rodzina, ważniejsze jest spędzenie czasu z nimi niż te pół godziny treningu, czy tam 40 minut. A jeżeli chodzi o książkę, puzzle, to i tak na to będzie bardzo mało czasu. Ja próbowałam, słuchajcie, w tym tygodniu robić puzzle, to ja po 15 minutach padałam. Tak samo zresztą z książką, dzisiaj będę nadrabiać. Wczoraj udało mi się sporo przeczytać, ale naprawdę ja nie będę miała na nic czasu, bo nie zapominamy, że to będą też vlogmasy. I tak jak mówiłam, oczywiście jeżeli będę miała jakiś luźny dzień, czy tam łatwiejszy dzień w pracy, to myślę, że zrobię ten trening. Ale jeżeli nie, to nie będę się zmuszać. 3 tygodnie, tam 3,5 tygodnia, myślę, że wielkiej tragedii nie będzie, tylko muszę po prostu pilnować bardziej diety. A propos diety, mam dzisiaj kolejny rekord na wadze. To są na razie, wiecie, bardzo małe rekordy. To nie są jakieś wielkie liczby, które mi spadają, ale idę cały czas do przodu i co najważniejsze, nie cofam się, bo to jest mega, mega dla mnie ważne. No i dzisiaj mam taką motywację, słuchajcie, żeby się dobrze trzymać, bo jutro mogę zobaczyć taką liczbę, o której naprawdę długo marzyłam, także a brakuje mi niewiele, także muszę się dobrze trzymać. Baba, to tylko elektronik podjechał, elektryk. Tak, wysiadł z samochodu, koniec świata. No, Buster właśnie też przyjechał, jakbym nie wiedziała. Baba! Nie. Dzisiaj czekają nas zakupy tygodniowe. Jutro mamy Christmas Market, ale to będzie na następnym vlogu, bo nie chcę Wam wszystkie włożyć w ten film, a potem nagle nie będzie znowu cały tydzień nic. Także idę podładować teraz kamerę i ogarnąć trochę kuchnię, bo według Andrę kuchnia jest czysta, a po prostu to jest masakra, co się dzieje w tej kuchni. Także ja idę troszeczkę ogarnąć, włączę sobie muzykę, żeby się troszeczkę rozruszać i zobaczę się z Wami później, a na razie idę ładować to uścierstwo. Słuchajcie, jesteśmy, chciałam Wam tylko coś na szybko pokazać, zanim Wam powiem, o co poszło, chodzi jak. Ale zobaczcie, jaki słodziak. Pasta. On jest taki piękny, bo on na pewno długo nie pożyje. On jest taki piękny, duży, duże ma oczy, ma czapkę Mikołaja. No i jest tuż, ja Wam go bardzo chcę pokazać, ale się po prostu nie da. Ogólnie miałam mu nie kupować żadnych zabawek takich normalnych w sklepie, ale jak zobaczyłam tego misia, on jest taki piękny. On kosztował, jak jesteście zainteresowane, jak widzicie, Wasze psy będą nim zachwycone. On kosztuje 8 funtów w BM-ie. Jest po prostu cudowny. I jeszcze... No już, bierz! Dobra, słuchajcie, musiałam Wam tylko pokazać. Ja już dzisiaj dostałam takiej depresji w pewnym momencie tego dnia, że już miałam po prostu wszystkiego dość.
Mówiłam wam, że muszę posprzątać, posprzątałam i że miała przyjechać mama Andry. Przyjechała. I okazało się, że słuchajcie, nasz catering, z którego byłam tak zachwycona, niestety musiał nas odwołać, ponieważ w momencie, kiedy my się z nimi umawialiśmy, to ktoś, kto był przed nami, kto nie napisał do nich, słuchajcie, maila, że jednak się na nich zdecydował, wpłacił już zaliczkę. I jako, że oni byli pierwsi, to niestety ten pan do nas zadzwonił, znaczy do mamy Andrę, że jest mu bardzo głupio, bardzo przykro, ale niestety nie może dla nas już tego cateringu zrobić. Dużo miejsc jest, wiadomo, to już jest grudzień, mamy w czerwcu, dużo miejsc jest już zabukowanych, więc mama Andra odezwała się do cateringu z opcją numer 2, którą mieliśmy tam jakby z tyłu głowy. Basta, przestań! Basta! Gentle! Gentle! Baw się ładnie! No on już nie będzie miał zaraz czapki. Skontaktował się właśnie... skontaktowała się z nimi i oni mają strasznie dużo różnych package deal i to było w ogóle tak skomplikowane, dlatego ja nawet nie chciałam na nich patrzeć, bo tego było za dużo, ale powiedzieli, żebyśmy popatrzyli na wszystkie package deal, skompletowali nawet z każdej jednej, co my chcemy i oni nam zrobią jakby osobny kłod i mają termin na wtedy, kiedy my chcemy i że jeżeli na przykład nie chcemy z alkoholem, bo my nie chcemy od nich brać alkoholu, bo wiadomo, że alkohol w takich miejscach jest dużo droższy niż my możemy sobie, wiecie, sami wziąć. Wiecie, nawet możemy, nie wiem, wino kupić w Lidlu czy tam w Tesco na przecenie, więc czekamy teraz na maila zwrotnego z sumą. Pytamy się też ich teraz o wieczorny posiłek, bo jednak zależy nam na tym i zobaczymy, czy coś też mogą zrobić. Jak nie, będziemy jeszcze musieli czegoś szukać na wieczór, także już się sprawy komplikują. A wam powiem, że tak myślę, że myślałam, że to wesele to tak łatwo, ciach, 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 co chcemy, załatwiamy, bez problemu jest, no ale jednak nie jest. Także naprawdę, no trochę nam tutaj zeszło. Mama Andra w ogóle przyjechała z kawą, no bo wiedziała, że kawą jej nie poczęstuję, ponieważ nie mam ekspresu. W każdym razie, ona też coś wie o laptopie i nie chce mi powiedzieć, bo śmiali się do siebie z Andrzejem i mówię do niej, Elena, ty mi kupujesz tego laptopa. Ona mówi, że ona nie kupuje mi żadnego laptopa, ale wie kto. Także wszyscy wiedzą, Amma, Fatima, tylko ja nie wiem. Dobra, w każdym razie, jak tylko wyszła mama Andrę, centralnie od razu pojechaliśmy, bo musieliśmy zatankować samochód i pojechaliśmy do B&D. Zaraz wam pokażę zakupy z B&D. Właśnie jedne już widzieliście. Po tym zmianie pojechaliśmy do domu, wzięliśmy tego pięknego, cudownego pana, ja nawet do domu nie wchodziłam i pojechaliśmy do Amptil na... Pokażę. Bastuś, chodź do mamy! Pojechaliśmy do Amptil na spacer. Pół godziny drogi w jedną, pół godziny drogi w drugą, wiecie, prawie 40 minut tam. Tak się schodzi. Potem wróciliśmy. Tylko go odstawiliśmy ponownie. Ja nawet nie wchodziłam do domu. Pojechaliśmy na zakupy tygodniowe. Byliśmy w Aldiku. Po Aldiku musieliśmy pojechać do Sainsbury'ego, ponieważ nie mogłam znaleźć tego makaronu Orze. Na szczęście w Sainsbury'em znalazłam, więc w końcu będę mogła zrobić tą zupę, którą chciałam. Kupiłam świeżego kurczaka, tamtego zamroziłam, także niech on będzie w zamrażalce. A no i co? I dopiero jesteśmy w domu, jest godzina 18:37. I jeden mój dzień wolnego, tak naprawdę nie odpoczęłam nic, bo tak naprawdę nawet nie miałam jak przeczytać książki, bo cały czas rozmawialiśmy. Teraz zaraz zrobię trening i już będzie godzina 20. Jutro rano wstajemy, jedziemy na Christmas Market. Także właśnie o tym mówię z tym, jak ja mam czas, że ja tyle pracuję, wiem, że dużo ludzi sam też tyle godzin pracuje, nawet właśnie z wyboru, ale nie mają tutaj rodziny, nie mają załatwień, po prostu żyją tą, że tak powiem, pracą i to jest inaczej. Ja no niestety mam inne obowiązki też. Na szczęście mam tu też oboje rodziców, że tak powiem, i Andrę i swoich, także to też wszystko idzie z czasem. No i sam Buster, no bardzo, bardzo dużo czasu on zajmuje. Samo właśnie, tak jak mówię, najszybsze wyprowadzenie jego to trzeba liczyć tak półtorej godzinki minimum. Mamy tutaj parki bliżej, ale ja wolę takie miejsca, gdzie może się wybiegać z większą ilością psów. Tutaj tak średnio lubimy go wyprowadzać. Poza tym też dbamy o to, żeby to nie były cały czas te same miejsca, a właśnie żeby mu zamieniać, żeby miał inne zapachy, inne wszystko. No ale nieważne, to nie ten. Chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Przez pewną osobę, którą ja uwielbiam i naprawdę uwielbiam tę osobę, Sylwian Glitter. To jest jedna z pierwszych youtuberek
którą zaczęłam oglądać i przysięgam Wam, której obejrzałam każdy film od deski do deski. Po prostu uwielbiam ją, uwielbiam. I jak wiecie, cały czas Wam napominałam o kalendarzu Soap & Glory, że czekam na promocję i cały czas się wahałam i w końcu chyba dwa dni temu to było, nie, wczoraj, w środę, tak, w czwartek. W środę zobaczyłam jej vloga, gdzie była na zakupach i kupiła sobie scrub z Soap & Glory. Jak ona mi pokazała ten scrub, to ja stwierdziłam, że ja przez nią muszę mieć teraz ten kalendarz. Cała, wiecie, pełna sił weszłam na stronę internetową, patrzę, jest przecena 36,80. Klikam, wysprzedane online. Piszę, że mogę sprawdzić stok. Nie mogę zarezerwować z danego miasta, ale mogę sprawdzić, gdzie niby są. Patrzę, jest Luton i jest Bedford, jeżeli chodzi o moją okolicę. Wiadomo, ja byłam w pracy i piszę do mamy, kiedy będzie na mieście. Ona mówi, że jutro. Ja mówię, dobra. A ona, ale co chcesz? Ja mówię, nie, nic, to jutro. Mama mówi, no jak piszesz, to znaczy, że coś chcesz. No to mówię, czy mogłabyś jutro iść zobaczyć mi w Butcie za kalendarzem, bla, 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 bla. Ja możliwie też będę miała czas, to pojadę do Bedford. Tylko, że ja byłam w Bedford chyba dwa tygodnie temu w tym sklepie i szukałam tego kalendarza i nie mogłam go znaleźć, także się trochę zdziwiłam, że on jest na stronie, ale mówię, może po prostu dodali. A mama mówi, to ja idę. Ja mówię, mama, nie idź. Ona, a co mam innego do roboty? Słuchajcie, i ona poszła, zeszła cały sklep, tego kalendarza nie było, ale na szczęście zapytała się pani i pokazała jej zdjęcie tego kalendarza i pani powiedziała jej, że zobacz, może są na górze i był. I mam, i mama mi kupiła, także doczekałam się go na promocji. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, 36,80 za 24 okienka z Soap & Glory. Wiecie, to nie będzie dla mnie jakieś mega zaskoczenie. Fakt faktem, nie wiem, co jest w tym okienku, bo nie oglądałam oglądania otwierania Soap & Glory, ale miałam już 3 razy chyba ten kalendarz i to są zazwyczaj bardzo podobne produkty. Wiemy, że tam będą rzeczy do kąpania, będą skraby, będzie maseczka i wiem, że są 3 czy 4 zapychacze tak zwane, które ja osobiście nie lubię, ale i tak wychodzi mniej niż 2 funty za okienko, także no dużo mniej, słuchajcie, wychodzi koło 1,50 za okienko, a także myślę, że warto i się bardzo cieszę. Mama moja chciała, żebym zamówiła jej te same naklejki, jak ja mam z temu, także zamówiłam, myślę, że będą na dniach, jakoś poniedziałek, wtorek, także Andrzej, jak przyjdą naklejki, zawiezie mamie naklejki i odbierze mój kalendarz, żeby już 1 grudnia ze mną był. Dobra, ale teraz chciałam Wam pokazać jedną rzecz, która mi się mega spodobała w Aldiku, na zakupach jak byliśmy, którą zakupiłam dla siebie, ale uważam też, że jest wyśmienitym upominkiem, na przykład na Secret Santa do pracy, bo kosztuje 12, chyba 12,99 albo 11,99. Jest to gin, słuchajcie, jest to gin, ja akurat są dwa różne smaki, ja sobie wzięłam z pomigranatem i z cranberry i jest to gin, słuchajcie, nie wiem ile on ma procent, na pewno nie jest jakiś mega mocny. Nie wiem, czy tu jest napisane. 20%, tak, czyli to jest te droższe dżiny mają, wiecie, 40%. Ja osobiście nie muszę mieć mocnego dżinu, ale zobaczcie to. Ma nie dość, że złote kawałeczki w środku, to jeszcze jest choinka. Zobaczcie, jakie to jest piękne. I ja powiem Wam, że głównie wzięłam naprawdę dla tej butelki, ponieważ robię różne alkohole i stwierdziłam, że to będzie super właśnie mieć takie coś nawet na przyszły rok, dla samej siebie czy dla kogoś. Widać, no zobaczcie, no przepiękne. Poza tym, tak jak wspomniałam na początku tego vlogu, dostaję nerwicy po pracy, także myślę, że moje takie przegadanie sobie, że nie będę w ogóle piła alkoholu przez cały grudzień, legnie w gruzach, bo już czuję, że na przykład jutro do kąpieli, żeby przygotować się na ten tydzień w pracy, będę miała to, ale kupiłam sobie dietetyczną lemoniadę, żeby aż takiego grzechu nie było, ale bardzo fajny prezent, uważam, 12,99, pół litrów albo 11,90, tak jak mówię, nawet nie wiem, czy nie 11,99, jak za gin w takiej butelce, uważam, że bardzo warto. Jeżeli chodzi o B&M, tak jak Wam pokazywałam, kupiliśmy tego misia za 8 funtów i zaraz Wam jeszcze coś powiem. Kupiliśmy tą laskę, słuchajcie, Candy Cane, ona kosztuje 3,50. Ja tak średnio je lubię, ponieważ te, na przykład dla mojego Bastera, one starczają mu na 10 minut, ale Andrzej mówi, ja mu chcę go kupić, także on, znaczy on kupił, ale ja z mojej karty płaciłam, ale dostanie ją, jak zaraz będę biegła. Te Scooby-Doo Kebab Sticks, on po prostu je uwielbia, niestety była tylko jedna paczka, także jedną paczkę. Scooby-Doo pączek,
wzięliśmy dwie butelki na ciepłą wodę, nawet nie wiem po ile one były. Potrzebowałam, wiecie co, takich, żeby nie były żadne wymyślne, żadne ładne. Wszystkie, jakie do tej pory miałam, takie fancy, wszystkie mi się bardzo łatwo psuły, gdzieś mi się, wiecie, przeciekały, a ta jest najlepsza. Ja lubię, jak mnie parzy. Wzięłam dwie, bo od stycznia w ogóle idzie, idą podwyżki prądu, także jedna nogi, druga plecy i nie muszę mieć ogrzewania. I śmiejecie się ze mnie pewnie teraz, ale naprawdę to działało i naprawdę zaoszczędza mi to na ogrzewaniu i tu naprawdę duże pieniądze, już nie mówiąc, że przy bólach okresowych jest najlepsze. Wzięłam mu Sweet Potato Chicken, to jest jedno z jego najbardziej ulubionych przysmaków, ale jak on tutaj, słuchajcie, mi już stoi. Wzięłam jeszcze tą paczkę, drugą paczkę. Tutaj wzięłam, słuchajcie, indyka z cranberry, takie świąteczne tricy. On, słuchajcie, mi to już językiem miele, bo jeszcze obiadu nie miał, zaraz ci mama da. Cynamon z koriandrem, to są takie, wiecie, świąteczne edycje, nie wiem nawet, czy one mu będą smakować. I to nie są drogie przysmaki, one kosztują chyba po funt 50. Wzięłam mu coś takiego, słuchajcie, z firmy Akamur. Te akurat były za 3 funty chyba, bogate w mięso, ale jest tu napisane salmon, także nie wiem, w jakie mięso. Chyba z pochodzi im, że bogate. Muszę tą kartę wyczyścić, bo słuchajcie, przed vlogmasterami to będzie tragedia. Teraz tylko tak na szybko usunęłam 2-3 filmy, żeby móc skończyć tego vloga. I to jest właśnie na skórę. Teraz w ogóle kamera mi pokazuje moje kalendarze adwentowe, a to jeszcze sekret jest. Znaczy sekret. On tutaj cały czas, jak on pilnuje mnie, bo to wie, że jego rzeczy są. I jeszcze jedną paczkę tych Sweet Potato. One, słuchajcie, są tanie, 2 funty kosztują, a są naprawdę bogate w proteiny, low in fat i mają prawdziwego chickena, także naprawdę super. Andrzej sobie wziął czarny zestaw Linksa, one są za 3,99. Jak zwykle zestaw zapalniczka i filtry do jego papierosów. To jest po prostu standard, jak jesteśmy albo w B&M, albo w Home Bargains, w którymkolwiek sklepie. Ja myślę, że jakbym wszystkie znalazła jego zapalniczki, to bym około 100 zapalniczek znalazłam. Dobra, kilka maseczek. Wzięłam Elfa, bo Elfa jeszcze nie miałam z tej firmy. Wzięłam Reindeer. To jest... Basta, co to jest? Zobacz. Zawałam datę. Na buzi. Basta, nie. Wzięłam, słuchajcie, pomigranatową maskę. Zobaczcie, pomigranat. Basta, przynieś. Gdzie jest piłka? Kogut piłka? A, nie. Nie wolno, nie. Mama mówi nie. Nie bawimy się. Nie. Słyszycie go? Baba, mama teraz nagrywa. Zobacz, kto to jest? Kto to jest tutaj? Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto to idzie? Kto to idzie? Zobacz na to. Kto to jest? Wiesz, wszyscy lubią na ciebie patrzeć. Mówią, Bastuś! Wzięłam jeszcze taką. Ona jest jakaś bąbelkowa, która ma niby oczyszczać. I taka. I wzięłam, słuchajcie, z Face Fact. Myślałam, że jak zrobiłam to zamówienie na tej stronie, gdzie było tak dużo tego Face Factu, że już mam wszystko. Ale jednak na stronie nie było wszystkich, albo zdążyli już do tej pory wydać nowe, ponieważ chai latte, zobaczcie to. I marshmallow. No Boże Święty, te maski są takie zarąbiste i są tanie, także ja jestem wręcz zachwycona. No a teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli Black Friday. Ja ogólnie nie wierzę w Black Friday, chyba że jest coś, co obserwuję od dłuższego czasu i wiem, że to naprawdę są przeceny, albo nie wiem, coś, co kupuję na bieżąco i wiem, ile kosztuje i później jest promocja. Dam Wam przykład, u mnie w pracy, na moim dziale chłopak miał urodziny i wszyscy złożyli się na coffee machine, jakoś tam zwykło za chyba tam funt 80, 180 funtów dali. I to była normalna, oryginalna cena 2 miesiące temu. Teraz ta sama maszyna jest za 170, ale niby na przecenie z 350. Jest napisane, że oryginalna cena. Także tak naprawdę de facto
10 funtów jest taniej niż była normalnie, więc te wszystkie Black Friday dla mnie to jest powiem Wam, tak jak patrzyłam nawet na ten prezent dla rodziców Andry czy dla moich, cały czas jest taka sama cena, teraz pokazuję Black Friday i jest znowu taka sama cena, także nie. Jedyne co, na co się skusiłam, nikogo to nie zdziwi, że to jest dla Bustera. Po pierwsze dostałam kupon z TikToka na 5 funtów, także Busterowi zamówiłam dokładnie ten sam zestaw dużych kości, który zamówiłam ostatnio. No jako, że było 5 funtów taniej, to za to jakby 5 funtów, bo musiało się... Trzeba było mieć 20 funtów, żeby było 5 funtów taniej, a te kości są teraz za 17,50, bo jest Black Friday, także dobrałam mu tam jeszcze inne, nie pamiętam co, chyba dwie inne kości i wyszło chyba 23 funty, ale minus 5 to zapłaciłam 18, także fajnie, że z TikToka to zamówiłam, mu idzie. I druga rzecz, oczywiście też dla Bustera, no bo jak, żeby inaczej, a mianowicie na stronie wyświetliło mi się, ktoś polecał, czy ktoś się dzielił tym, że na stronie Pouch and coś tam, nie pamiętam, jest taka mega znana firma tutaj w Anglii, która robi tricy, jest promocja. No i ja Wam powiem, że jakiś czas temu zdecydowałam, że nie będę kupować w tym roku Busterowi kalendarza adwentowego, ponieważ dwa lata poprzednie oba kalendarze poszły do kosza, ponieważ on brał tą rzecz i wyrzucał i nie jadł. Więc jeżeli ja mam dać nawet 10-15 funtów za kalendarz, którego on i tak nie zje, to przysięgam Wam, ja mu wolę kupić miśka za 8 funtów, którego on rozerwie w 5 minut, ale ma z tego frajdę, niż kalendarz, który pójdzie do kosza. Po prostu ja tak uważam. Ale przez jakiś czas na TikToku w ogóle ponownie wyświetlał mi się kalendarz z tej właśnie firmy, który ma przysmaki serowe. A Buster uwielbia, uwielbia ser. Ale mówię, i tak nie chcę. On kosztował chyba 9,99. To tak mówi, nie będę kupować, kupię mu jakieś treats. Ale właśnie ta firma zrobiła przeceny 30% off. Ale jak to można było zrobić? Bo było tak, że przy Black Friday przy zakupie czegokolwiek można było wziąć dwa prezenty. I były różne rzeczy do wyboru. Słuchajcie, kupiłam mu treatsy, jakieś tam świąteczne za... Nie pamiętam za ile, za 3,99? Kurde, nie pamiętam co tam było, ale dwa dodatkowe prezenty, jakie sobie wybrałam, to była czapka, piękna różowa czapka z ich logo firmy i z pieskiem, którą będę nosić, która na ich stronie kosztuje 19,99 i można sobie było wybrać jako dodatek kalendarz adwentowy za 9,99, także dostałam gdzie jest mój telefon? Kalendarz dostanę, słuchajcie, dostanę czapkę i dostanę właśnie treatsy. I to wszystko zapłaciłam, żeby Was nie skłamać. Discount, funt 32, delivery 5 funtów 16, ponieważ musiałam zapłacić za dostawę. Także mam advent kalendarz, mam piękną czapeczkę, która niby kosztuje, nie wiem czy to, no cena jest 19,99 i po prostu opakowanie Meaty Treats, nie wiem czy tu będzie widać tą czapkę, poczekajcie, o taka czapka. I żeby Was nie skłamać, kalendarz adwentowy dla młodego i proszę bardzo, 5 funtów 16. Także takie oferty, jak najbardziej jestem na tak, ponieważ wiem, że to nie jest jakieś oszustwo. I tak naprawdę na tricy myślę, że zjem, także czapka mi się przyda na spacery, także myślę, że nawet jeżeli kalendarz mu nie posmakuje, to jest ok. I jeszcze z jednej rzeczy skorzystałam, a mianowicie skorzystałam z promocji Glossy Box. Zrobili promocję 5 mystery pudełek za 30 funtów. Przesyłka tam była 4,99, ponieważ oni więcej pudełek wysyłają kurierem, a nie pocztą. Ale że rozwiązałam wczoraj różne ankiety, to miałam 4 funty, także w sumie za razem z przesyłką wyszło mi do 31 funtów za 5 pudełek Beauty Box. Wiadomo, że każdy z nich jest około 60 funtów, także można sobie obliczyć, że jest naprawdę fajna oferta. I teraz ktoś może powiedzieć, Sylwia, po co Ci 5 opakowań pudełek, skoro masz tyle kalendarzy adwentowych? I to jest fakt, ale nie oszukujmy się, w tym roku moim zdaniem Glossy Box naprawdę podniosło poprzeczkę. A mam już kilka lat obie subskrypcje, zawsze pewniakiem było, że Look Fantastic będzie lepsze. Jednak w tym roku uważam, że większość, dużo pudełek z Glossy Box było lepsze. Zmienili się pod względem dostarczania pudełek i tego, co jest w środku. I stwierdziłam, że jest tyle fajnych produktów, które mi się sprawdziły, że liczę na to, że któreś z tych pudełek, które dostanę, będzie z tymi produktami, które naprawdę mi się sprawdziły, a na przykład kosztują za dużo jak na moją kieszeń. Jeżeli zdarzy się tak, że dostanę 5 tych samych pudełek, bo kiedyś albo z Glossy, albo z Look Fantastic tak zrobiłam i dostałam dokładnie te same pudełka, to
Słuchajcie, mam was do rozdania. Mam dwie osoby z mojego kręgu, nie mogę tu mówić, bo nie wiem, czy mnie oglądają, które chcę obdarować czymś. Jeszcze nie mam głównego pomysłu, także jeżeli to są pudełka fajne, to na przykład mogę każdy jedno dać tej osobie, bo to są dziewczyny. Także uważam, że 5 pudełek za cenę 31 funtów, wliczając to przesyłkę. Nawet jeżeli nie dla mnie, to dla kogoś będzie super opcją właśnie, nawet prezentową, nawet dla mamy Andrzeja, jeżeli to będzie coś bardziej skincare niż do malowania się. Także to są jedyne oferty, z których skorzystałam, więcej grzechów nie pamiętam. I najgorsze jest to, że naprawdę nie powinnam nic kupować, ale no po prostu tak wyszło, po prostu tak wyszło. No i dobra, słuchajcie, tyle. Ja dzisiaj właśnie, tak jak mówię, zaraz się przebieram, będę ćwiczyć z M jak Miłość. Jeszcze byliśmy, słuchajcie, zapomniałam wam powiedzieć, byliśmy jeszcze dzisiaj w polskiej piekarni, ponieważ zachciało nam się na śniadanie, które jedliśmy o godzinie 13 zapiekanek, a u nas w polskiej piekarni jest taka zapiekanka i w ogóle powiedzieliśmy, że następnym razem bierzemy jedną na pół, bo byliśmy tak obchani, jakbyśmy Saboczaka zjadli. Taka zapiekanka, słuchajcie, kosztuje 5 funtów, a gruba jest taka, tu nie jest taka cieniutka zapiekanka i oni tam wam, wiecie, podgrzewają ją i można sobie wziąć z sałatką, można wziąć bez. Ja zrobiłam błąd, za pierwszym razem wzięłam z sałatką i jest tyle tej sałaty, że nie czuć w ogóle zapiekanki, tylko jakbyście jedli sałatkę. Także tym razem wzięłam pustą, po prostu ser, pieczarki, ketchup. Niebo kurde w gębie, niebo w gębie. Także tam jeszcze byliśmy. I czas zleciał. Dobra, tak jak mówię, idę się przebierać, idę ćwiczyć. Jak poćwiczę, to dopiero wtedy wam złożę vloga, bo nie chcę się dłużej, wiecie, zasiedzieć tutaj, bo będzie mi jeszcze ciężej. Jeżeli będę miała siłę i chyba ją będę miała, to myślę, że ugotuję tą zupkę dzisiaj już. A zupa, którą będę gotować, słuchajcie, to wam pokażę od razu. Bo boję się, że jutro musimy wstać rano i znowu będzie wieczór i znowu mi się nie będzie chciało. Także myślę, że zrobię ją dzisiaj. Sikać mi się chce, przepraszam, bo już tak aż muszę chodzić z jednej strony na drugą. Zupa, którą będę robić, to jest zupa z kurczakiem i makaronem orzo. Nie wiem, czy to się dobrze mówi, ale to jest ta zupa. Taką zupę, taka bardzo treściwa. Także fajnie by było, jakbym ją ugotowała dzisiaj i jutro, wiecie, na przykład zanim pójdziemy na ten market, gdzie będzie zimno, że sobie taką grzewczą zupkę zjem. Tam jest w przepisie z cebula, ale ja oczywiście pomijam cebulę, bo mój domownik o czterech nogach nie je cebuli. Także u nas jest bezcebulowo, chyba że mamy coś typowego, którego będziemy jeść my. Ogólnie mam ochotę jutro na schabowe, ale nic nie kupowaliśmy na schabowe na zakupy. Stwierdziliśmy, że zobaczymy, ile nam jutro się zejdzie na tym markecie na spacerze z Basterem. Jeżeli będziemy o względnie normalnej porze w domu, czy będziemy wiedzieć, że jedziemy o względnie normalnej porze do domu, możemy podjechać do Sejsberego, kupić mięso, kupić ogórka, bo ziemniaki jaki mam i wtedy zrobić, jeżeli nie, no to nie. Niestety. Teraz już takie czasy są, że z czasem jest ciężko. No, także słuchajcie, a nowy samochód mamy, jeździ się super, ale opowiem wam i pokażę wam go w jutrzejszym vlogu, jak będziemy właśnie jechać na market, to wam po prostu wszystko pokażę w tym jednym odcinku. A na teraz już dziękuję wam, że jesteście, jeżeli jesteście tu nowi, a jest, słuchajcie, jest od kilku dni, liczba przekroczyła 1670 i kilka razy już tak miałam, ale na drugi dzień mi znowu schodziło na 64, 1665, a teraz myślę, że już z tydzień się utrzymuje tak naprawdę, także mam kilka nowych osób, dziękuję, że jesteście, odezwijcie się w komentarzach pod spodem. Chciałabym na pewno zrobić jeszcze rozdanie przed świętami, także warto się udzielać, warto być pod filmikami i co, widzimy się za dwa dni, nie zapominajcie, dajcie o sobie znać. Wiem, że wiele z was nie ma czasu, także nawet jak zostawicie tylko serduszko, słuchajcie, to się naprawdę liczy. Dużo z was mi pisze, że nie wie, jak pisać komentarze, nie ma problemu, zostawcie po prostu serduszko, bo mi to podniesie i tak statystyki, wiecie, oglądalność i jest mi mega miło, że zostawiacie po sobie jakiś ślad, bo to jest zawsze miłe i motywujące dla mnie. Także raz jeszcze wam bardzo, bardzo dziękuję i na koniec piszcie mi w komentarzach, kto myślicie, kupuje mi tego laptopa. Ja coraz bardziej obstawiam brata Andrę, coraz bardziej, jak dzisiaj właśnie zobaczyłam pomiędzy mamą Andrę i Andrę takie porozumienie, to coś, nie wiem dlaczego myślę, że jego brat, nie wiem dlaczego jego brat by mi kupił tak drogi prezent, ale coś mi siedzi w głowie, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to musi być ktoś z rodziny od Andrę, że tacy są wszyscy skorumpowani, że tak powiem. Także jestem ciekawa waszych pomysłów pod spodem.
Ja wróciłam do żywych, ja przed chwilą rozmawiałam z moją menadżerką, niestety ona się czuje nadal tragicznie, tak rzygała, słuchajcie, cały dzień znowu, że aż zrobiła dzisiaj test ciążowy, wyszedł jej negatywny, ale po prostu się tak wystraszyła, także nie wiem, nie wiem już jej co poradzić. No ale dobra, nieważne, bo przedłużam teraz, dzięki. Módlcie się, żebym jutro zaliczyła rekordową wagę, bo coś czuję, że będzie, bo byłam bardzo, 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 bardzo grzeczna. Nie wstąpiłam do Starbucksa, nie wstąpiłam do Kosty, także kalorie zaoszczędzone. Bum, 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 bum. Kończę już teraz, bo już mi odbija, idę ćwiczyć. Buziaki, pa, pa.